Siemano, witajcie serdecznie, z tej strony Lepa, a to nowy odcinek na Tropy Retro. Zapraszam was do prezentacji. Pierwszy box to przedmiot, który przywiozłem z Polski, który kupiłem w Polsce. Jest to Supercharger Joystick, który miałem kiedyś do Amigi w dawnych czasach. O, tak on wygląda. Tak on wygląda, szczerze przyznam, że nie pamiętam dokładnie, jak się nim grało, czy był dobry, czy niedobry, bo mam fragmentaryczne wspomnienia z tamtego okresu i od tamtego właśnie czasu nie grałem na tym joysticku. Tak jak chodzi, mam wrażenie, że powinien być dość precyzyjny, ale jak się okaże, będzie w praniu. Może na początek, tak jak tutaj leży na kupce, Reckless, jest to gra na Xboxa klasycznego, samochody i destrukcja. Druga to też wyścigi, Faurelli trójka i bodajże płaciłem za sztukę około... czy Salt Lake 2002, Olimpiada w Salt Lake City, która miała miejsce. To jest właśnie ta gra, komplet. Połóżmy tutaj, przejdźmy dalej. Następna gra na PlayStation 2 to Crash Nitro Kart. Również komplet. Tuż gierka troszeczkę fajniejsza, znaczy fajniejsza. Ogólnie to bardzo lubię gry sportowe typu Ateny czy Salt Lake City. To gry sportowe, które jakieś nie mają renomy, jeżeli chodzi o zbieranie, aczkolwiek ja lubię w nie bardzo pograć, szczególnie z osobą żywą. Mario i Sonic Olimpiada. Zimowa, od razu jeśli chodzi o olimpiadę, tutaj druga gra, tylko że Mario z Sonikiem na olimpiadzie na Nintendo Wii. Następna gra na PlayStation 2, też wyścigi, Paris-Dakar Rally. Komplet, ładnie wszystko, połóżmy tutaj. Sięgnijmy po następną kubkę, a na jej szczycie mamy Lord of the Rings, dwie wieże, Two Towers. Jest sama płytka, za 1 euro to kupiłem na targu. Połóżmy tutaj na Xboxa klasycznego i jest następna gra Simpson Hit and Run. Gierka wydana przez Sierra, sympatyczna gra w uniwersum Simpsonów. Kolejne dwie gry są to gry na PC i pierwsza Factor Tycoon. Tych tajkunów ostatnio dość dużo u mnie, to dlatego, że lubię tajkuny. Nie wszystkie może są fajne, te, które jeszcze nie ogrywałem, będę sprawdzał, a to jest tajkun fabryki, znaczy no, zarządzamy fabryką. Paria Faria, tak to się czyta, gra, której nie znam, którą kupiłem w ciemno. Kupiłem ją za euro 50 bodajże. Jest wszystko, co powinno być, wszystkie płyty, tak, są wszystkie płyty, instrukcja, numer seryjny i to jest gra, która jakoś umknęła mi. I rozdaneczek na Nintendo DS, jest to Grand Theft Auto, Chinatown Wars, również wszystko kompletne i to za 4 euro, tutaj widać jak kupiłem, jest dowód zakupu, zawartość kompletna. Dojdzie do mojej niewielkiej kolekcji na Nintendo DS. Tutaj jeszcze jedną bardzo fajną edycję gry znalazłem, mianowicie Mass Effect 2 kolekcjonerka, że tak wygląda samo pudełko. Jest takim mini boxem. Bardzo fajna okładeczka, która zawiera... O, tak od góry wysuniemy. Zawiera coś takiego. Pierwsza wkładeczka to jest steelbook kolekcjonerski, bardzo ładny, lubię takie steelbooki, szczególnie jeżeli nie są porysowane, zniszczone, naprawdę w bardzo dobrym stanie jest. Dwie płytki, instrukcja, o no, pięknie i z tej strony, delikatnie tym będę się obchodził, żeby nie porysować. I druga to taka kasetka, saszetka, powiedzmy, z dokumentacją, otwieramy w ten sposób, mamy kartę. Dlaczego ta karta jest? Na tej karcie jest numer aktywacyjny. Okej. Okay. Pach, jakieś kolejne klucze tutaj. O, komiksik taki z Mass Effect Redemption. I jest piękny artbook. O tak, sztywna okładeczka, to ja rozumiem. Taki jak pamiętnik. I są tutaj screeny z, znaczy obrazki z gry. Modele, o. To jest coś pięknego. Bardzo ładna naprawdę edycja, bardzo ładne wydanie, jeśli chodzi o gierki pecetowe, bo to powiedzmy, że odeszły trochę w lamus te edycje, które były kiedyś. Teraz kolekcjonerki mniej więcej tylko robią jeszcze fajne, ale są za to droższe, coraz droższe. Dwie gry na PlayStation. Pierwsze na Szaraka mamy Indy 500 wyścigi. O tak. Zadbane wszystko, pudełeczko całe, ładne, instrukcja. Druga gra to Duke Nukem i Lands of Babes. To na targu znalazłem dość niedawno, za 8,50 bodajże stargowałem się z dyszki. Cieszy mnie naprawdę ta zdobycz, bo uzupełnia kolekcję Duke Nukem na PlayStation 1. Następna rzecz to coś, o czym niektórzy mogli nie wiedzieć, nie słyszeć, że takie coś istniało. Jest to Wobbler Integrated Computer Alarm.
jak sama nazwa mówi, alarm do komputera, zintegrowany alarm do komputera. Otwórzmy środek i co naszym oczom się ukazuje? To manual na razie odłożymy i mamy coś takiego. Mamy miejsce na cztery paluszki AAA, elektronika, zestawik i tak. I to mamy kluczyk. I co z tym robimy? Tutaj mamy to podłączenie do zasilania. To coś można włożyć w komputer, w śledzia z tyłu, zamocować, podłączyć. I mamy coś takiego, że nie odpalimy komputera bez kluczyka. Prawdopodobnie ma to alarm jakiś, jeżeli ktoś będzie próbował odpalić bez tego, włączy się jakiś alarm. Tutaj mamy głośniczek chyba, tak, to wygląda jak głośniczek. Dla mnie to była tylko przeszkoda w używaniu codziennym komputera, ale no może niektórym takie coś potrzebne. W każdym razie naprawdę fajna ciekawostka. Najfajniejszy box dla mnie, bo to Carmageddon Splat Pack. To są, proszę ja was, dodatkowe misje do Carmageddon. Tak wygląda ta okładeczka. Otwórzmy czarne pudełko. Papierami ja wypchałem pudło, dlatego że troszeczkę było zapadnięte do środka, minimalnie. Dzięki temu, że je wypchałem, widzę, że pudełko się naprostowało. Było delikatnie tak, że podczas przesyłki gdzieś troszeczkę tam je przycisnęli, ale jest już spoko. W środku mamy płytkę z grą oraz instrukcję. Dodatkowe misje do Carmageddon, które kurczę, no w latach świetności gry nie trafiły do mnie i nie grałem. Dopiero później się dowiedziałem, że wyszły przy okazji jakiegoś takiego wypustu Carmageddon razem z tym pakiem, ale to już było na tyle później, że nie grałem. Chętnie kiedyś sprawdzę, a tymczasem będzie zdobiło kolekcję. Jeszcze instrukcja się zapodziała do woblerka i tym oto sposobem przeszliśmy do końca tej prezentacji. Uważam, że wśród tych zakupów naprawdę jest kilka perełek, kilka bardzo fajnych rzeczy. Dajcie znak waszym zdaniem, co jest tutaj, co wygrało ten odcinek. Dajcie znać w komentarzu. Zobaczymy, czy nasze zdania są podobne. Zapraszam was do zostawienia okejki pod filmem, do subskrybowania kanału, a my zobaczymy się już niebawem. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć, siemano.